Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Zróbcie tak, że wszyscy się wchodzą. Panie prezesie, to kto wygra? Sportowe. Kto strzeli gola dla Polski? No pewnie ci chłopcy z Dortmundu. Oni są najlepsi. A kto strzeli prawdziwie? Tak mi się wydaje. Ja bym chciał, żeby Lewandowski, Błaszczykowski, a najbardziej, żeby Błaszczykowski, bo kiedyś go przed laty zauważyłem jako świetnego zawodnika, któremu nie podawano piłki w tej dawnej reprezentacji. Polska-Rosja? Polska-Rosja, no to już musimy wygrać. Ale ile? Każde zwycięstwo, byle zwycięstwo z Rosją, to smakuje podwójnie. Panie prezesie, od kiedy pan się interesuje piłką nożną? To tradycja, czy taka jakaś nowa tradycja? Proszę państwa, no, to jest 50 dobrych parę lat temu. Wow. Taki pierwszy świetnie zapamiętany mecz to jest ten z Rosją. Zwycięski mecz z Rosją. 2-1. Tutaj w Polsce, no niestety późniejśmy przegrali, później były mistrzostwa świata w Sztokholmie, gdzie w finale Brazylijczycy pokonali Szwedów. No i Pele wtedy stał się słynny. Miał chyba 16 lat czy 17 wtedy. Panie pośle, czy pan ogląda mecze piłki nożnej regularnie, czy tylko jak są igrzyska ważne, takie jak Mistrzostwa Europy? Ja jestem wiernym kibicem, przede wszystkim kibicuję mojej lokalnej drużynie Jagiellonii Białystok i z nią jestem na dobre i na złe. Czy grała w czwartej lidze o awans ze Spartą Szewitowo, gdzieś naprawdę na dalekich, dalekich peryferiach, czy też teraz biła się o najwyższe trofea. Oczywiście drużynie narodowej również kibicuję, to też wyzwala emocje piłkarskie. Jaki wynik pan przewiduje? Chciałbym, byśmy wygrali. Może być 1-0, 2-0, jakikolwiek wynik będzie satysfakcjonujący. 1-0. Pewno 1-0, chociaż mecz będzie trudny, ale wygramy. A ty? Ja też. Też 1-0? Tak. Ja też. 1-0 dla nas. Znaczy optymistycznie to będzie 8-3, a tak realnie to chyba jednak 0-0. Wygramy 1-0. Ja obstawiam 3-1. Nie powiem wam, kto nie może być mistrzem. Jeszcze Polska nie zginęła! Pojawiły się tam olbrzymie flagi Polski i Grecji, a hiszpański sędzia Carlos Velasco Carvalho.